Cześć panie i panowie. Robimy jeden z najbardziej popularnych przepisów na mniamniam.pl, czyli piersi kurczaka duszone z jabłkami, doprawione kilkoma przyprawami i mnóstwem uśmiechów. Włączamy kuchenkę albo stawiamy na gaz. Trochę oleju na patelnię, trochę masła. Dzięki temu danie będzie miało pełniejszy, sympatyczniejszy i taki cieplejszy smak. Piersi kurczaka tniemy na sznycle albo sznycelki. Rozpłaszczamy dłonią trochę, czyli przyciskamy. Dzięki temu będą smaczniejsze i szybciej się usmażą. Mięso z kurczaka doprawiamy solą z obu stron. Świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Czerwoną papryką, słodką albo słodką pomieszaną z ostrą. Ja mam tym razem słodką wędzoną. Ona ma wspaniały aromat wędzonki. Spora szczypta tymianku, ale nie za dużo, by nie zdominował smaku całej potrawy. I doprawiamy z drugiej strony tą samą kompozycją przypraw. Wkładamy mięso na gorący tłuszcz. Zwiększamy trochę temperaturę, żeby od razu zaczęło się smażyć. Większość przepisów i profesjonalistów od gotowania mówi, żeby uważać smażąc paprykę, żeby się nie przypaliła, bo wtedy danie zrobi się gorzkie. Mięso się smaży. Kiedy mięso się smaży, przygotowujemy jabłka. Kroimy je na ósemki, usuwamy gniazda nasienne, nie obieramy, bo ze skórką danie będzie wyglądać ładniej i będzie zdrowsze. Na tą porcję mięsa wystarczą dwa jabłka. Odwracamy mięso na drugą stronę i dopiero wtedy będziemy mogli dodawać jabłka. I teraz możemy już dokładać kawałki jabłek. O, właśnie tak. Spryskujemy całość sokiem z połowy cytryny. I dodajemy 3 łyżki wody. Zwiększamy temperaturę. Danie przykrywamy i dusimy kilka minut, aż jabłka zmiękną. Czyż nie jest to proste? Czyż nie jest to nieskomplikowane, a efekt taki fajny? Można te kawałki kurczaka z jabłkami podawać z ryżem, z ziemniakami, z kaszą, z makaronem, z czymkolwiek. Bardzo uniwersalne danie, pasują wszystkie dodatki do niego. Można je po prostu podawać z zieloną sałatą, z fajnym winegretem, wtedy będzie takie bardzo lekkie, soczyste, aromatyczne i dosyć dietetyczne danie, mimo że smażone, bardzo mało tłuszczu. Szanowne panie, szanowni panowie, 3 minuty to trwało przygotowanie, ugotowanie tego dania, duszenie. Małe kawałki, więc nie trzeba było długo czekać. Jabłka są już miękkie, ale nie są rozgotowane. Mam przygotowaną klasyczną sałatę z sosem winegre. Mieszanka różnych sałat, klasyczny winegre, oliwa, musztarda, sok z cytryny, sól, pieprz, trochę wody, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. I na tą sałatę nałożymy kilka kawałków kurczaka, kilka kawałków jabłek na każdą porcję. Moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle. Spróbujcie. Spróbujcie, czy znowu kitu nie wstawiam. Czy to jest jadalne w ogóle, bo może nie jest jadalne. Jest dobre, kolorowe i zdrowe. Do zobaczenia na mniamniam.pl.